Ratchet. Thank you for watching the same video. Kanale. Podróż do Bodrum była raczej spontaniczna niż starannie planowana. Spacerując wieczorem promenadą przy porcie w Kos, zaczepiony przez różnego rodzaju zapraszaczy na przeróżne rejsy, nurkowania czy zwiedzanie okolicznych wysp, wdaliśmy się w rozmowę z jednym z nich. Szybko dołączyła pani organizatorka takich tripów. Okazała się być to kompetentna i pomocna. Tak właśnie pomysł na podróż do Bodrum i Nisiro zaczął nabierać konkretnych kształtów. Wyjaśniła wszystko i zapewniła, że o 7:30 rano podjedzie autobus i zabierze nas spod hotelu do przystani. I tak też było. Następnego dnia, ale o tym już za chwilę. W drogę zatem. Ruszajmy. Sprawnie załatwiliśmy formalności związane z przekraczaniem granicy Unii Europejskiej. Chwilę później podpłynęła łódź i wyruszyliśmy w podróż. Sam rejs trwał niestety około godziny, dwa razy dłużej niż było to powiedziane. Żałowaliśmy, że nie skorzystaliśmy z innej łodzi, patrząc na ogromny katamaran z turystami, który minął nas jak burza. Katamaranem trasa trwa około 25 minut. Trudno przepadło. Szkoda tylko, że to skróciło nas czas na zwiedzanie. W Bodrum straciliśmy kolejną godzinę na przejściu granicznym. W efekcie zostało tylko 4 godziny na zwiedzanie miasteczka. No ale cóż, szybki spacer po centrum. Pyszna turecka kawa i w końcu przyszła pora na posiłek. Delektując się lokalnym jedzonkiem, postanowiliśmy zwiedzić Zamek Świętego Piotra. I jeśli starczy nam czasu, amfiteatr. Zamek to jedna z największych atrakcji Bodru. Warto było. Zamek jest bardzo zadbany w porównaniu do zabytków na Kosie i świetnie przygotowany pod turystykę. Od samego wejścia robi spore wrażenie. Zresztą zobaczcie sami. Necessary measures have been taken
paru słowach o historii tego zamku. Jego budowę rozpoczął w 1402 roku zakon Joannitów. Zamek zbudowany jest na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 180 na 185 metrów. Jak ważny był to obiekt, może świadczyć fakt, że w 1409 roku papież wydał dekret zapewniający miejsce w niebie wszystkim budowniczym tego zamku. Na terenie zamku wzniesiono 5 wież obronnych, zwanych jako angielska, włoska, niemiecka, francuska i wężowa. Po upadku Konstantynopola i zdobyciu Rodos przez Turków pod wodzą Sulejmana Wspaniałego, Joannici musieli oddać także i ten zamek w ręce Turków. W zajętej twierdzy Turcy na rozkaz sułtana dobudowali minaret przy zamkowej kaplicy. A sam zamek stał się na wiele lat siedzibą tureckiej armii. W 1815 roku francuska armia, ostrzeliwując zamek, zniszczyła minaret, który ponownie odbudowano dopiero w 1997 roku. Zamek w 1895 roku został zaadaptowany na więzienie. Po zakończeniu I wojny światowej w zamku stacjonował włoski garnizon. Po opuszczeniu przez wojsko włoskie przez ponad 40 lat budowla zostawiona na pastwę losu i warunków atmosferycznych popadała w ruinę. Dopiero w 1962 roku zamek stał się siedzibą Muzeum Archeologii Podwodnej, a prezentowane w nim są liczne skarby wydobyte z dna Morza Egejskiego. To chyba tyle, tak w skrócie, o historii tego zamku. Jak to wygląda dzisiaj? Zapraszam, zobaczcie sami. Miłego oglądania.
to też jest wesoło. Pokleję się.